sesji pan prezydent Sikora mówił o harmonogramie płynnym. Harmonogramie płynnym realizacji tej wielkiej inwestycji. Ja jeszcze raz ponownie zgłaszam wniosek i wielką prośbę o tych najmniejszych także podmiotów, które funkcjonują wzdłuż torowiska. Ostatnio rozmawiałem z właścicielem nieruchomości, których sobie podają sklep. On nawet nie wiedział, że to będzie modernizacja w zasadzie. Jest poza Gruźnicą, co prawda, ale nie został też powiadomiony o pewnych sprawach. Bardzo bym prosił, aby w ramach tej inwestycji, w sposób bieżący informować wszystkich najemców, wszystkich lokali bezwzględnie, nie tylko tych wybranych, tych, którzy przychodzą do Państwa na spotkanie, ale na spotkanie i z nimi rozmawiacie i przekazujecie im, ale w sposób bieżący te wszystkie zmiany, o których Pan mówił, Pan Prezydent, że harmonogram jest płynny, się może zmienić z tygodnia na tydzień, dlatego też, żeby ci ludzie wiedzieli, jak mogą zaplanować swoją działalność w trakcie tej trudnej, bardzo trudnej inwestycji w mieście, ponieważ grozi im niestety zamknięcie tych placówek handlowych. Dziękuję bardzo. Pan, który się zmienia, zmieniał się i są takie myśli, że będzie się zmieniał. Wszystko zależy od sytuacji bieżącej, jaka jest na budowie. Ja przed chwilą wspomniałem, że reagujemy natychmiast. Ja na inwestycjach jestem prawie codziennie i nie jeżdżę, tylko chodzę. Ja operuję tutaj, panie radny, nie że ktoś tam mówił, tylko Legionów 69, Legionów 48, nie nazwiskami, ale adresami. Kto tam do mnie interweniuje, sam wchodzę do poszczególnych firm, informując ich o ich prawach i możliwościach. To jest działanie na bieżąco. Robimy wszystko, zarówno mój zastępca, zarząd dróg miejskich, dyrektorzy i moja osoba, się nie wyłączam, po to, żeby jak najszybciej te prace przebiegały. Zgadzam się z panem, jest to najtrudniejsza inwestycja, jaka była przeprowadzana w Grudziądzu ze względu na zgranie różnych podmiotów pracujących na tej budowie. Różnych. Ze względu na zgranie. Ma dobrą wolę, aczkolwiek chce działać jak pomoc doraźna. Działanie na zasadzie pomocy doraźnej, czyli reagowanie na sygnały jest rzeczą oczywiście dobrą, aczkolwiek w ramach tej inwestycji, jeszcze raz powtórzę, powinna być rzetelna informacja dla wszystkich, dla kompletnie wszystkich właścicieli obiektów, które znajdują się wzdłuż realizacji tej inwestycji. Szanowni Państwo, radny, panie radny Krzysztofie, po raz kolejny, że wyjaśnię panu, co oznaczało miesiąc temu moje słowo płynny. Nie dotyczy to harmonogramu oczywiście ogólnego, jak wspomniałem, data 22 grudzień jest jakby niezachwiana, natomiast płynny na poszczególnych odcinkach. Ponieważ każdy odcinek pomiędzy każdymi skrzyżowaniami jest uzależniony od wielu, wielu czynników. I może obrazowo, zdarzało nam się, że pętli tarpą nie wybuchły z okresu II wojny światowej. Należy wstrzymać pracę, wezwać nadzór saperski, wywieźć to wszystko. Nie jesteśmy w stanie na bieżąco z wyprzedzeniem miesiąca, dwóch, trzy, gdzieś poinformować najemców. Mamy nadzór archeologiczny. Zdarzają nam się różne wykopywane artefakty pod ziemią. Mieliśmy choćby całą ulicę Średniowieczną w Nauce Klasztornej, gdzie trzeba było to zinwentaryzować, wezwać wojewódzkiego konserwatora zabytków. On musi podjąć decyzję, co z takimi rzeczami ma się stać dalej i tak dalej.